To jest tylko zasygnalizowanie obywatelom, jak ważny jest ten problem, dlatego że wymiar sprawiedliwości potrzebuje zmian. Jak pan sądzi, ilu sędziów weźmie udział w tym proteście? Nie wiem, dlatego że szacunki są różne. Do Stowarzyszenia Justicja należy już blisko około 3,5 tysiąca sędziów. Stowarzyszenie Temis to kilkuset sędziów. Natomiast dużo sędziów w tej chwili zapisuje się do Justicji. Dlatego, że po zmianie władz Justicji widać doskonale, że jest to organizacja, która w sposób bardzo przystępny stara się tłumaczyć obywatelom, dlaczego niezależne sądownictwo to gwarancja poszanowania praw obywatelskich. To nie wymysł polityków. To tak naprawdę fundament demokratycznego państwa. Ale proszę powiedzieć, jaki to może być procent wszystkich sędziów, bo nie znamy skali zjawiska. Czy to będzie dużo, czy mało, te kilka tysięcy? Sędziów w Polsce mamy około 10 tysięcy. Ja myślę, że spokojnie połowa z nich na pewno weźmie udział w tym proteście, jeżeli nie więcej. Z prostej przyczyny. Sędziowie widzą doskonale, co grozi polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Że ma być ręcznie sterowany z Nowogrodzkiej, że polityk, który ma w rękach prokuraturę, chce mieć w rękach jeszcze sądownictwo, że może się okazać, że do składów orzekających zostaną włączeni właśnie Misiewicze wymiaru sprawiedliwości, wpuszczeni poprzez polityczną Krajową Radę Sądownictwa. Proszę zwrócić uwagę, co stało się z Trybunałem Konstytucyjnym. Przecież pani pseudoprezes z pseudosędzią, który z nią zasiada na konferencjach prasowych, pokazują, czym tak naprawdę kończy się wpuszczenie osób, które nie mają pojęcia o sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, osób, które niestety z niezawisłością nie mają nic wspólnego, i ten wariant Trybunału Konstytucyjnego będą próbować powtórzyć politycy PiS właśnie z KRS-em, z innymi sądami. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.